kolarstwo górskie. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak marzyłem, będąc jeszcze małym chłopcem 12-letnim i śmigając tędy przez ten Bismarck tutaj między Boguszowem a Wałbrzychem na Chełmiec i myśląc, jak ja bym chciał powiedzieć wielu, wielu ludziom, jak wspaniałym sportem jest kolarstwo górskie. Dzisiaj mamy internet, mamy YouTube'a, mamy ponad 100 tysięcy subskrybentów. Dziękuję Wam, że mogę się z Wami podzielić tym, co obejrzycie w tym filmie. W tym filmie dowiecie się nie tylko, jak pięknym sportem jest kolarstwo górskie. Zobaczycie, dokąd może Was zabrać rower górski. Poznacie główne typy terenów, w których rower górski sobie poradzi, ale przede wszystkim Wy sami też nauczycie się radzić sobie w takim terenie. Kolarstwo górskie, rower górski, rower górski to rower, który zabierze Was w góry, dosłownie. I w zależności od rozmaitych typów rowerów górskich, będą to maszyny, które zabiorą Was w najwyższe góry, będą to maszyny, które będą szybko zjeżdżać, będą świetnie radzić sobie po głaziorach, będą super wchodziły w zakręty, będą niezawodne na piasku, na żwirze, w błocie, w rozmaitych warunkach. Jeżeli tylko nauczycie się odpowiedniej techniki. Od czego by tu zacząć? Jesteśmy na Bismarku. Boguszów, Wałbrzych, zjazd. Rower górski przede wszystkim, by znalazł się w górach, musi podjeżdżać. Nauczmy się zatem, jak radzić sobie na podjazdach. Do podjeżdżania oczywiście potrzebna jest jakaś forma. Trzeba mieć jakiś poziom kondycji, by móc jechać rowerem pod górę przez 3, 5, 10, 70 minut. Nie wiem, dlaczego wymyśliłem akurat 70, ale podjazdy mogą być naprawdę długie. Zaczynajcie od kilkuminutowych, kilkudziesięciosekundowych nawet podjazdów, a Wasz organizm będzie wiedział, o co chodzi, będzie wiedział, czego od niego oczekujecie i bardzo szybko dostrzeżecie, jak rośnie Wam forma. I podjazdy, które kiedyś były dla Was nienawidzę szajbajka, nienawidzę kolarstwa górskiego, staną się czymś niesamowitym. Będziecie fruwać na tych podjazdach. A kiedy mamy już silnik, trzeba popracować nad techniką. Zaczynamy od wybrania fajnego miejsca do podjeżdżania i patrzymy sobie na horyzont. Co my tu mamy? Mamy tu dzikowiec, mamy dalej jakieś mniejsze górki, których nie znam, ale na pewno zjeździłem wielokrotnie. Mamy w oddali Śnieżkę i myślę sobie, a może bym gdzieś tam na Śnieżkę sobie podjechał. Proszę bardzo, zaczynamy. Co się dzieje z rowerem na podjeździe? Kiedy siedzimy na rowerze, tak jak teraz, w płaskim terenie, mamy mniej więcej podobnie obciążone przednie i tylne koło. Kiedy zaczynamy podjeżdżać, pozycja naszego roweru i nas na nim się zmienia. I ponieważ rower automatycznie będzie miał takie nachylenie, jakie nachylenie ma teren, my musimy zmienić swoje nachylenie na rowerze. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniam, ale myślę, że to rozumiecie. Wielu kolarzy górskich podczas stromej wspinaczki przesuwa swój tyłek w stronę czubka siodełka, czyli do przodu. Jednocześnie zobaczcie, co się dzieje. Uginam nie tylko łokcie, ale też pochylam cały mój tułów w dół, co sprawia, że środek ciężkości będzie niżej. Dzięki temu utrzymujemy wciąż przednie koło na ziemi i mamy trakcję tylnego koła. Z tym również eksperymentujcie. Ja osobiście nie przesuwam się za bardzo do przodu. Siedzę niemalże tak samo, jakbym siedział na płaskiej powierzchni, płaskiej drodze, ale jak najbardziej trzeba się mocno pochylić tułowiem w dół. Ja też zauważam, że jeżeli sporo się wspinamy, warto delikatnie siodełko obniżyć w dół. Mam na myśli kąt siodełka, czyli czubek siodełka w dół, tył siodełka w górę, ale mam na myśli naprawdę odrobinę. To będzie może 1 stopień, może 2 stopnie. Dla ciekawskich popatrzcie, jak ustawione siodełko ma Jarosław Kulhawy. Wszystko z czasem stanie się dla Was naturalne. Na początku będziecie myśleć o tym, aha, przesuwam się do przodu, pochylam tułów, ale ogólna zasada brzmi tak. Jeżeli Twoje przednie koło wciąż trzyma się podłoża, nie odpada Wam od stoku, a tylne koło ma optymalną trakcję, Wasza pozycja na rowerze jest dobra. Spróbuję, może się uda, no. Dobra. Jedzie, podjeżdża pod Bismarck. Dane, robisz to, nie? Bo tak blisko. Jak się czujesz? Wyłącz to.
Nie. Wyłącz to jeszcze. To się skasuje, dobrze, to się wytnie. Jeżeli nasze przełożenie jest zbyt wysokie, wysokie to znaczy ciężkie, czyli szybkie, oznacza to, że jeżeli od takiego zaczniecie na samym dole, na górze, może Wam w zasadzie zabraknąć siły i trzeba będzie rower podprowadzić, jeżeli to już są prawdziwe góry, jeżeli to jest kolarstwo górskie. Dlatego zaczynajcie na początku od przełożenia naprawdę niskiego, zaczynajcie lekko, tak jakby to była przejażdżka, a w miarę zdobywania terenu zobaczycie, że Wasze płuca, Wasze serce i Wasze nogi na pewno to odczują. Więc zaczynajcie nisko. Druga zaleta jazdy na niskim przełożeniu to także nauka jazdy na wyższej kadencji, technika pedałowania, którą być może znacie z innych moich odcinków. Spróbuję to też podlinkować tutaj w opisie. Pedałując z wyższą kadencją, na lekkim podjeździe powiedzmy około 75-80 obrotów na minutę, uczymy się pedałować bardziej efektywnie, ale też nie pompujemy. Im bardziej nierównomiernie naciskamy na pedały, tym więcej tracimy trakcji tylnego koła, tym więcej tracimy energii i tym większe ryzyko, że nasze koło całkowicie nam się uślizgnie. A jeżeli to zrobi, no to tracimy trakcję, schodzimy z roweru, bo czasami na dosyć stromych podjazdach nie da się już na niego wsiąść i dalej kontynuować jazdy. Trzeba będzie prowadzić, a to już tak fajnie nie wygląda. Kiedy blokować zawieszenie? Nie jest to wcale takie oczywiste, że zawieszenie odblokowujemy na prostej czy na zjazdach, a zablokowujemy na podjeździe, bo na tego typu podjeździe, gdzie mamy sporo kamieni, pracujące zawieszenie może nam pomagać, ale w momencie, kiedy czujecie, że zaczyna Wam się tył albo przód troszeczkę bujać, warto go zblokować. Na pewno blokujemy zawieszenie wtedy, kiedy chcemy mocno przyspieszyć. Albo nawet chcecie zmienić pozycję, poszły teraz dwa biegi w dół, chcecie stanąć na pedały, w tym momencie sztywny rower świetnie się czuje. Jeżeli miałbym go odblokowanego, czuję, że się buja. Jedzie, jest bezpiecznie, ale buja się. Więc w takim momencie na pewno zawieszenie będzie zablokowane. Tutaj będziemy brać kilka zakrętów i na tych zakrętach mamy śliskie kamienie. Mamy też kamienie, które w łatwy sposób dobijają oponę. W takim momencie trzymamy zawieszenie otwarte. Ono pomoże nam przejechać przez teren, który jest trudny technicznie, ale też ocali nasze opony na wypadek, gdybyśmy mieli dobić. No i za moment będzie newralgiczny punkt. Biorę go na odblokowanym przodzie i tyle. Mamy stromy podjazd pod bardzo śliski mostek. Uwaga, rozpęd. Bum! Pięknie. Na tego typu przeszkodzie amortyzator sprawi, że Was nie zatrzyma i będzie łatwiej pokonać trudną przeszkodę, która była bardzo śliska. Pokażemy Wam to jeszcze z boku. Pytanie bonusowe. Jak pokonać dodatkowe przeszkody podczas podjazdu? Wszystko jest dobrze, kiedy mamy w miarę dobrą trakcję, mamy swoją pozycję, mamy dobór przełożenia, wszystko idzie fajnie. Ale mamy nagle małą półeczkę stworzoną przez wypłukany korzeń, albo mamy głaz, na który trzeba się jakoś wtoczyć. Wtedy robimy kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo często mimo zmęczonych nóg będzie to oznaczało przyspieszenie, bo kiedy mamy przyspieszenie, mamy większy moment pędu, będzie nam łatwiej pokonać coś, co będzie być może śliskie i przez moment nasze tylne koło będzie miało zerową trakcję. Po drugie, może to oznaczać chwilowe uniesienie przedniego koła, by pokonać przeszkodę, a następnie pokonanie tej przeszkody tylnym kołem. To wymaga balansu ciałem, a wygląda tak. I rzecz ostatnia na podjazdach, kiedy wstajemy z siodełka. Robimy to głównie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze wtedy, kiedy chcemy zaatakować,
Wstając siodełka mamy dużo wyższą moc, pracujemy wtedy mniej wydajnie, ale przez krótki czas możemy jechać naprawdę szybko. W taki sposób najczęściej atakują się czołowi zawodnicy świata. A druga sytuacja to po prostu wtedy, kiedy chcemy na chwilę zmienić pracę naszych mięśni. Kiedy wstaniemy, nasze nogi pracują inaczej, nasz gorset mięśniowy pracuje inaczej, możemy też pomóc sobie bardziej ramionami. Pamiętajmy oczywiście o trakcji tylnego koła. Nieprawdą jest, że wtedy całkowicie tracimy albo jest ona gorsza. Nasz środek ciężkości jest wyżej, ale wciąż możemy tak balansować ciałem, żeby nawet w trudnym terenie być w stanie przez krótki czas pojechać na stojąco dosyć wydajnie, jeśli chodzi o trakcję. Techniczne podjazdy, bardzo je lubimy. No bo są bardzo ekscytujące i dają wiele radości, wiele frajdy. Trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, nie spalić się za bardzo u samego podnóża góry czy podjazdu, bo jeżeli ugotujemy się już w połowie, to potem będzie nam ciężko poradzić sobie właśnie z technicznymi elementami. Więc zwróćcie na to uwagę, jeżeli znacie podjazd, nie zaczynacie go zbyt ostro. A druga rzecz to właśnie elementy techniczne. Pamiętajcie, żeby nie być sztywnym na rowerze. Jak widzicie tutaj na niektórych korzeniach trzeba unieść lekko tylne koło albo najpierw odciążyć też przednie koło. Zaraz znowu zrobi się bardziej stromo i zobaczycie ten element. Zwracajcie uwagę na to, w którym miejscu tylne koło zwłaszcza mogłoby stracić przyczepność. Zaczynamy kolejny stromy odcinek tego podjazdu. Przesuwam się delikatnie do przodu na siodełku. Hop! Hop, korzeń za korzeniem. Świetnie. Odpowiednie przełożenie, nie za miękkie. Chcę mieć odpowiednią moc na tylnym kole. Teraz mamy trochę piasku. I tu pojawia się ból mięśni nóg. Ale my jesteśmy już prawie na górze. No dobra. Około 20, ja nie wiem, parę procent nachylenia. Ja już jestem na najniższym przełożeniu. Tu nie ma mowy o miękkim pedałowaniu. To jest prawdziwy MTB. Więc tułów nisko. Wybieraj ścieżkę. Nie najeżdżaj na kamienie większe, bo tam koło straci przyczepność. O, omijam sobie te. A jak najadę, to może być coś takiego. Hop! Właśnie. No i patrzysz jak daleko, a potem tylko skupiasz się na najbliższej odległości, tak do góry. To jest prawdziwe kolarstwo górskie. A Igor, po prostu siedliśmy mu trochę na dumę. E, to się nazywa e-duma. No i teraz będzie jechał z turbo, znaczy jechał już z turbo, ale no zobaczymy. No uwaga, Igor, ale zredukuj już, musisz już mieć młynek. A ty nie masz młynka chyba w tym rowerze. Nie, nie, no jestem... Nie. No nie, to jest za luźno. Wiesz co, w gaciach masz za luźno. Juhu! Tak się zdobywa góry, zdobyliśmy szczyt. Teraz trzeba będzie mieć zjechać. Jak sobie radzić na zjazdach? Sytuacja na zjeździe się odwraca. Musieliśmy się być może przesunąć trochę do przodu, pochylić, by móc podjeżdżać. Teraz będziemy musieli nieco przesunąć się do tyłu i także pochylić, by móc zjechać. Ale tutaj najważniejsza rzecz, którą chcę, żebyście zapamiętali. Uwaga, uwaga, uwaga. Teraz fachowcy niech odpowiedzą. Jakie są najlepsze amortyzatory świata? Czy RST, czy RockShox, czy Manitou, czy Fox, czy co tam jeszcze sobie wymyślicie? Ha? Najlepsze amortyzatory na świecie, których nic nie przebije, to nasze mięśnie i stawy. Cały nasz układ, cała nasza biomechanika to najlepsze amortyzatory. Dlaczego? Bo są podłączone do mózgu, do oczu. Widzimy z wyprzedzeniem, że będzie dołek albo będzie góra. Jesteśmy w stanie się przygotować na to. Druga rzecz.
Ile mają skoku wasze amory? Mają 100 mm, 120, 140, 160, 200 mm. Popatrzcie, ile skoku mają te amortyzatory. To są naprawdę najlepsze amortyzatory. Więc nasza pozycja na rowerze, tak zwana pozycja ataku, powinna być odpowiednia, tak by wybierać nierówności, z wyprzedzeniem też planować, w jaki sposób te nierówności przejedziemy, a wtedy zrobimy to płynnie. Będzie to wyglądało, jakby to było proste, ale to będzie już naprawdę kunszt zjeżdżania. Pozycja na rowerze, kiedy zjeżdżamy, nie oznacza więc wyprostowanych stawów, nie oznacza też siedzenia na siodełku. Uwaga, kiedy zjeżdżamy sobie 15 na godzinę, szutrową ścieżką, nic się nie dzieje, jesteśmy w parku, nie ma kamieni, nic nas nie zaskoczy. Oczywiście siedzimy sobie na siodełku i odpoczywamy. Kiedy nasza prędkość wzrasta, kiedy teren staje się coraz bardziej wymagający, musimy przyjąć odpowiednią pozycję. W tej pozycji jesteśmy elastyczni na rowerze, jesteśmy w stanie szybko przenosić nasz ciężar ciała do tyłu, do przodu, bardziej do tyłu, mniej do tyłu. Wciąż utrzymujemy nasz środek ciężkości dosyć nisko, co znacznie ułatwia pokonywanie zakrętów i sprawia, że jesteśmy dużo bardziej stabilni na rowerze. Ta pozycja oznacza też bardzo ważną rzecz. Jesteśmy w stanie nachylać rower, a nie całych siebie, co jest niebezpieczne. Jak się zachować, kiedy robi się naprawdę stromo? Wtedy każdy początkujący kolarz widzi siebie lecącego przez kierownicę. Najpierw to sobie wyobraża, a potem faktycznie leci przez kierownicę. Pamiętajmy, że nasza pozycja daje nam możliwość poruszania się nad rowerem, czy niemalże w rowerze albo razem z rowerem, nazwijmy to. I na stromych zjazdach możemy przesuwać nasz środek ciężkości znacznie ponad tylne koło. W slangu polskiego MTB wreszcie mamy jakieś swoje polskie, fajne MTB słówka. Oznacza to branie siodełka na klatę, bo ponieważ nasze siodełko jest wysoko, jeżeli nie mamy opuszczanej sztycy, o tym za chwilę, wtedy faktycznie jesteśmy bardzo zbliżeni do naszego siodełka. Nie kładziemy się klatką piersiową na siodełku, ale jesteśmy bardzo blisko siodełka. I tutaj ważna uwaga. Na początku przesuwanie się nad tylne koło i branie siodełka na klatę będzie dla was zupełnie nowym doświadczeniem, będzie dla was nowym odkryciem i jakikolwiek zjazd to nie będzie, będziecie się przesuwać maksymalnie do tyłu, co również będzie błędem. Będzie to bezpieczniejsze, bo zapobiega przelatywaniu przez kierownicę, ale wysuwanie się zbyt daleko na zbyt mało stromym zjeździe oznacza znaczną utratę trakcji przedniego koła. No to dalej, wjechaliście na górę, czas poeksperymentować, jak zjeżdżać. Poczujcie swoją pozycję na rowerze, starajcie się być coraz bardziej elastyczni na rowerze, poruszać się do przodu i do tyłu i nie przelećcie mi przez kierownicę. Jak bardzo zbliżyć się do krawędzi swoich możliwości? No właśnie, kiedy zaczynacie odczuwać lęk, oznacza to, że to już jest krawędź waszych możliwości. Ja nie wiem, jak daleko mógłbym stanąć, jak blisko mógłbym stanąć krawędzi tej skarpy, ale wiecie co? Nie próbuję. Bo lubię kolarstwo górskie i lubię je uprawiać przez całe moje życie. I pamiętajcie o tym, lęk jest waszym bardzo mądrym doradcą. Kiedy zaczynacie odczuwać lęk, mówicie sobie, to jest moja granica, dzisiaj dalej nie idę. I zasiodło, za bardzo byłeś do przodu, Zibi. Byłeś blisko do OTB. O, właśnie. To, jak szybki jesteś w terenie i czy po drodze nie zerwiesz łańcucha, w dużej mierze zależy od właściwej zmiany przełożeń. Im mocniej pedałujesz, tym bardziej napinasz łańcuch. Im bardziej napinasz łańcuch, tym trudniej będzie pracować tylnej przerzutce. Oto jak zmieniać przełożenia niczym prawdziwy wyjadacz górskich ścieżek. Po pierwsze, zmieniaj przełożenie przed przeszkodą, przed zakrętem. Jesteś czwarty! Masz 40 sekund straty. Dojdziesz. Dajesz. Zmianą prędkości. I odjadę.
lub przed zmianą nachylenia terenu. Posłuchaj, jak brzmi właściwa zmiana przełożeń. I niewłaściwa zmiana przełożeń. Zasada numer 2. Wciskaj manetkę w sposób zdecydowany, z pełnym, ładnym kliknięciem tej manetki dla jednego przełożenia. Zasada numer 3. Jeżeli musisz zmienić przełożenie pod obciążeniem, na przykład podczas długiego podjazdu, musisz oczywiście wciąż pedałować, ale lekko odpuść siłę na pedałach w samym momencie kliknięcia zmiany przełożenia. Pamiętaj, że najniższą moc generujesz wtedy, kiedy ramiona korby ustawione są pionowo. Może to być dobry moment na zmianę przełożenia. Jeżeli twoje manetki umożliwiają zmianę kilku przełożeń naraz, bądź szczególnie ostrożny używając tej funkcji. Właśnie wtedy łańcuch pracuje na kasecie pod największym skosem. Jeżeli jedziesz nieznaną ci trasą, lepiej jest wejść w zakręt na przełożeniu zbyt niskim, czyli zbyt lekkim, niż zbyt wysokim, czyli zbyt ciężkim. Jeżeli okaże się, że za zakrętem jest stromy podjazd, a będziesz miał niskie przełożenie, zmiana tego przełożenia może być już niemożliwa, a zerwanie łańcucha może być bardzo możliwe. Na koniec, niech ci wejdzie w nawyk jedna rzecz. Kiedy zatrzymujesz się na rowerze, zawsze poprzedzasz to redukcją przełożeń. Hamowanie. Jeżeli chcecie jeździć szybko w różnego rodzaju terenie, po różnego rodzaju podłożu, musicie wiedzieć, jak hamować. I tutaj wbrew pozorom nie tak bardzo oczywista dla niektórych informacja. Rower posiada dwa koła, a w związku z tym także dwa hamulce. Hamulec przedni i hamulec tylny. By hamować bezpiecznie i efektywnie, należy używać obu hamulców jednocześnie. Bardzo wielu początkujących kolarzy boi się używać przedniego hamulca, zwłaszcza kiedy zjedzie z asfaltu na chociażby shooter czy innego rodzaju podłoże, które jest sypkie, grząskie albo po prostu śliskie. Ale jeśli faktycznie będziecie używać przedniego hamulca bardzo rzadko, to właśnie w sytuacji awaryjnej zdarzy Wam się złapanie go, by jak najszybciej wyhamować, a wtedy lecimy przez kierownicę. Teraz udowodnię Wam, jak skutecznym i bezpiecznym hamulcem jest hamulec przedni, ale przede wszystkim hamowanie przednim i tylnym jednocześnie. Jesteśmy na drodze około 150 metrów długości, wysypanej tłuczniem. Powiedzmy, że jest to jakaś taka żwirowa, gravelowa droga. Będę się rozpędzał bez pedałowania od ostatniego drzewa po prawej stronie. Zacznę hamować przy linii, którą za moment tutaj narysuję. I zrobimy trzy opcje. Hamowanie tylko tylnym, tylko przednim i obydwoma hamulcami. I zobaczymy, jak bardzo będzie się różniła droga hamowania w tych trzech przypadkach. Różnica olbrzymia. Zaczynaliśmy hamować tutaj. To była moja droga hamowania w przypadku użycia hamulca przedniego i tylnego jednocześnie. To była moja droga hamowania w przypadku użycia tylko przedniego hamulca, a to jest tylko hamulec tylny. Oznacza to, że jeżeli używacie jednego, a najczęściej wtedy początkujący używają tylnego, to droga hamowania jest olbrzymia. Przyczepność jest bardzo kiepska. W przypadku przedniego jest znacznie lepiej, ale oczywiście sam przedni hamulec też mogłoby być niebezpiecznie. Dwa hamulce, perfekt.
Do bezpiecznego hamowania dodajemy właściwą pozycję dłoni na kierownicy. Idealna pozycja dłoni na kierownicy i palców na klamce hamulcowej to 3 palce oraz kciuk chwytające kierownicę. W takim chwycie nie zmęczymy się, nie musimy mocno zaciskać palców wokół kierownicy, a jeden palec, palec wskazujący, łapie klamkę hamulcową. Jeżeli nie jesteście w stanie hamować jednym palcem, to najprawdopodobniej oznacza, że wasze hamulce nie są wystarczająco mocne. Współczesne hamulce są na tyle wydajne, że jeden palec wystarczy i tego się uczcie. Dlaczego nie dwa palce? Dwoma palcami można mocniej zahamować, tylko że wtedy łapiemy kierownicę w taki sposób. Spróbujcie zobaczyć, jaka jest różnica, kiedy macie taki chwyt, a taki chwyt. W taki sposób możecie dźwigać dziesiątki kilogramów, w taki sposób dużo mniej. Więc taki chwyt plus hamowanie jednym palcem to jest idealna sytuacja. Poza tym należy też ustawić klamkę pod odpowiednim kątem, by nadgarstek nie był wygięty. Niektórzy mają klamki ustawione prosto, tylko lekko w dół nadgarstek, prawie że wyprostowany, lekko ugięty. W taki sposób hamuję, jestem zrelaksowany i nie zahamuję też w jakimś szoku, kiedy coś się wydarzy za mocno, nie przelecę przez kierownicę. Jeżeli to możliwe, staraj się hamować przed zakrętem, przed przeszkodą, przed śliskimi korzeniami i unikaj blokowania kół. Oto przykład hamowania przed przeszkodą. W tym przypadku są to śliskie belki. Hamujemy przed najechaniem na przeszkodę, odpuszczamy hamulce na samej przeszkodzie. Jeżeli to konieczne, za przeszkodą kontynuuję hamowanie. Zjeżdżanie w terenie usianym przeszkodami polega na ciągłym łapaniu przyczepności bez blokowania kół. Mocne hamowanie wtedy, kiedy nasze koła nie mają zbyt dobrej trakcji, czyli na śliskich korzeniach, cegłach, stromych zjazdach, mokrych na przykład po deszczu, mogą się kończyć całkowitą utratą przyczepności i glebą. No dobrze, kolarstwo górskie to dużo dobrej zabawy. Mamy już podjazdy, mamy już zjazdy. A co jeśli teren jest nachylony bokiem, czyli jedziemy trawersem? Tutaj sytuacja jest bardzo ciekawa i polecam Wam nauczyć się jeździć trawersem. Możecie to zrobić nawet gdzieś w parku, gdzie jest dosyć stroma górka. Jedźcie sobie w poprzek tej górki, a poczujecie, co się dzieje z rowerem. Dlaczego jest to przydatne? Po pierwsze, nauczycie się więcej elastyczności na rowerze, bo pozycję trzeba będzie dostosować. Trzeba będzie nachylić ciało względem roweru, tak żeby rower miał jak najlepszą trakcję i żebyśmy byli w stanie pedałować. W przypadku jazdy trawersem mocniejsze naciśnięcie na pedały będzie łatwiej doprowadzało do uślizgania się tylnego koła. A w momencie, kiedy tylne koło uślizgnie się na trawersie, wtedy będzie też zjeżdżało na dół i oznacza to koniec jazdy. Trzeba więc naprawdę wyczuć, z jaką siłą naciskać na pedały. I nie bójcie się, opony ogólnie mają dużo większą przyczepność na trawersie niż Wam się wydaje, czyli nie zjeżdżajcie rowerem w dół podświadomie, starajcie się jechać na wprost, nie obniżając wysokości, ani nie jadąc w górę, cały czas przecinając na jednej wysokości trawers, dbając o trakcję tylnego koła, a zobaczycie, że jest to świetne ćwiczenie i daje dużo zabawy.
Dobrze, dobrze, dobrze. To było ekstremalnie trudne. Stromy podjazd. Wyjeżdżanie technicznych elementów ścieżek niekoniecznie opiera się w pełni na waszej technice, ale w dużej mierze na wyborze właściwej linii. A w zasadzie powinienem odwrotnie powiedzieć. Wybór właściwej linii składa się w dużej mierze na to, jak dobrze technicznie będziecie jeździć. Na tym podjeździe mamy dobre paręset mniejszych i większych kamieni, na których można się naprawdę wyjechać i pod górę, i z góry. I jak widzicie, mieliśmy parę podejść. Jak się okazuje, po zewnętrznej wcale nie jest łatwo podjechać. Da się, ale nie jest łatwo. Natomiast dopiero po jakimś czasie, po kilku podjazdach zauważyłem po wewnętrznej całkiem niezłą ścieżkę. Dużo mniej kamieni, jest bardziej stromo, ale jeżeli się właściwie rozpędzimy, jest dużo większa szansa, że za każdym razem to wyjedziemy. Będzie to miało olbrzymie znaczenie oczywiście na zawodach, ale jeżeli jeździcie po prostu dla przyjemności, każdy chce mieć satysfakcję, że wyjedzie ten podjazd. Więc planujcie, jeżeli czegoś nie wyjedziecie, schodzimy z powrotem na dół, próbujemy kilka razy. Jest zawsze ścieżka, którą będzie się jechało łatwiej i trudniej. Nauczcie się znajdować tej, na której jest najmniej przeszkód. Jak widzicie, na tych zawodach śmigamy sobie po czerwieńskich lasach. Jest trochę podjazdów, zjazdów, nie są one bardzo trudne technicznie, ale na zakrętach można wykorzystać jeden trik, który sprawi, że za każdym razem twoi koledzy goniący cię albo uciekający ci będą tracili cenne sekundy. Chodzi o szerokie wchodzenie w zakręty i szerokie wychodzenie z zakrętów. Ten jeden moment pokazuje wszystko. Mamy tutaj szeroką drogę, można jechać po prawej, po lewej stronie. Większość zawodników jedzie po prawej stronie, widać tutaj ich ślady, czyli po wewnętrznej stronie zakrętu, który się zbliża. Zakręt jest ostry, to jest około 110 albo więcej stopni. I jak widać, większość zawodników wjeżdża od wewnętrznej tego zakrętu do wewnętrznej albo do zewnętrznej tego zakrętu. A chodzi o to, żeby nie wybrać najkrótszą drogę na zakręcie, ale najszybszą drogę. I wyraźnie zauważyłem, że wchodząc od zewnętrznej, tak jak robię to tutaj, ścinając zakręt i wychodząc do zewnętrznej, za każdym razem zyskiwałem spokojnie kilka sekund nad osobami, które jechały za mną czy przede mną. Żałuję, że nie miałem na tych zawodach tylnej kamery, bo wyraźnie słyszałem, jak zostawali moi koledzy za mną i potem mnie doganiali. Owszem, to było powiedzmy 4 sekundy, 5 sekund, na niektórych zakrętach może to być więcej, ale teraz pomnóżmy sobie ilość zakrętów na jednym okrążeniu. Takich zakrętów było powiedzmy 4-5. Tam mieliśmy bodajże 6 okrążeń i mamy ile czasu jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Porównując 6 przejazdów na każdym z tych zakrętów, widać wyraźnie, że nie na każdym z nich byłem nawet bliski perfekcji, jednak szerokie wejście w zakręt albo szerokie wyjście z zakrętu zawsze dawało mi większą prędkość. A to druga sytuacja, mamy dosyć stromy, lekko techniczny zjazd, gdzie można było się troszeczkę pogubić i znowu wyjeżdżamy na tę samą szeroką drogę na dół. Widać wyraźnie też po śladach kolarzy, że przejeżdżają znowu od wewnętrznej do wewnętrznej, czyli wyhamowują mocno, bardzo bezpiecznie i spokojnie przejeżdżają sobie zakręt. Ale można było też troszeczkę tutaj poeksperymentować i spróbować wejść z wyższą prędkością i tak, żeby nas wyrzuciło szerzej. Tam po lewej stronie na szerokiej drodze też nie jest grząsko, więc tam nie wytracamy za bardzo prędkości, więc może to wyglądać całkiem nieźle. I znowu porównajmy, nie za każdym razem wyszło mi to nawet dobrze, ale z tych 6 okrążeń na pewno 4 wejścia w zakręt to dla mnie duże oszczędności czasu. Zwracajcie więc uwagę na to, jak wchodzicie w zakręty i jak wychodzicie z zakrętów. Chodzi o to, żeby mieć jak najwyższą prędkość przy wyjściu z zakrętu, a nie o to, żeby przejechać jak najkrótszą drogę, bo zaoszczędzenie pół metra, ale wyjście z niższą prędkością sprawia, że tracimy czas. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce nie wygląda to tak, że osoby, które jadą za mną, tracą 5 sekund na każdym zakręcie, więc pomnożymy to przez zakręty i przez okrążenia i taką mają stratę. Ale za każdym razem słyszałem, jak redukują biegi po to, żeby mnie dogonić. I strata tych kilku sekund na każdym zakręcie kosztuje ich sporo energii. W ten sposób właśnie wykańczamy też innych. Zachęcam Was, pobawcie się tym, jest to dobry trik. Bezpieczny i może być bardzo skuteczny na trasach, które obfitują zakręty.
No i gdzie oni mi zjali? Dobra, tu trzeba, widzicie, tu teraz się zastanawiam. Zastanawiam się, którędy. To mi czas zabiera. Błocko. Błoto stwarza dwa główne problemy podczas jazdy na rowerze. Po pierwsze, szybciej zatrzymuje nasz rower, ponieważ zazwyczaj jest grząskie. A po drugie, ze względu na obniżoną trakcję, wydłuża drogę hamowania i utrudnia manewrowanie. Najprostsza rada dotycząca jazdy rowerem po błocie brzmi: nie hamuj, nie przyspieszaj, nie skręcaj. A to oznacza: staraj się jechać prosto oraz staraj się utrzymywać stałą prędkość poprzez płynne pedałowanie. Wjeżdżając więc w kawał błota, upatrz sobie z góry swój tor jazdy i staraj się go utrzymywać. Unikaj zbyt niskiego, czyli zbyt lekkiego przełożenia, bo będziesz wtedy mielić pedałami, a to mogłoby cię dosłownie pogrążyć. Jazda po błocie to znakomity sprawdzian twojego balansu i koordynacji. Ćwicz zatem przez powtarzanie. Prawa. Jeżeli jakiś ekstremalnie trudny fragment błota pokonałeś spacerkiem, a używasz butów zatrzaskowych, pamiętaj o tym, żeby chociaż odrobinę oczyścić podeszwy butów przed wpięciem się w pedały. A to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, wpięcie się mogłoby być trudne, ale co gorsza, wypięcie się mogłoby być niemożliwe. Nie masz o to wpływu, stary. Witam Was serdecznie na zielonogórskich Piachach. Powiem Wam dzisiaj o tym, jak w sposób bezpieczny, no ale też i sprawny, pokonywać takie odcinki leśnych ścieżek, tras maratonów MTB czy zawodów typu cross country i jakichkolwiek innych sytuacji, w których znaleźlibyście się na takiej właśnie nawierzchni. Po pierwsze, musimy pamiętać, że na piasku mamy gorszą przyczepność i większe opory toczenia, dlatego będą nam potrzebne trzy umiejętności. Jak zachować pęd, jak zachować równowagę i jak dobrać właściwe przełożenie. Dlaczego na piachu potrzebny nam jest pęd? Ponieważ nasze koła, w zależności od tego, czy jest to piach bardzo sypki, czyli suchy, bardziej może ubity albo zbity, czyli mokry, musimy zachowywać prędkość, musimy zachowywać pęd jazdy, inaczej piasek zatrzymuje koła, które grzęzną w nim, czasami nawet dosyć głęboko. Więc kiedy wjeżdżamy na piasek, jeżeli jesteśmy już w miarę wyćwiczeni technicznie, staramy się utrzymywać prędkość, nie zwalniajmy za bardzo, czy chodzi o podjazd, czy zjazd. Nie jest to łatwe, a do tego przyda nam się bardzo druga umiejętność, czyli równowaga. Na piasku w szczególny sposób musimy zachowywać właściwą równowagę, właściwie balansować naszym ciałem i rowerem, ponieważ świetnie się przez piasek przejeżdża, ale tylko w kierunku na wprost. Każda próba zmiany toru jazdy będzie oznaczała uślizg przedniego koła, za tym idzie też uślizg tylnego koła, no ale to przednie najczęściej może nas wyprowadzić z równowagi na tyle, że będziemy na piachu leżeć. Dlatego na piasku skupiamy się na tym, żeby w miarę możliwości jechać prosto. Jeżeli jesteśmy na łuku, tak jak właśnie
tutaj będziemy musieli skręcić, ale robimy to bardzo delikatnie, nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów kierownicą, bo wtedy po prostu przednie koło, można powiedzieć, staje dęba, ześlizguje się całkowicie i no, możemy z bliska poznać, jak piasek może być wcale nie taki miękki, jakby się wydawało. Trzecia rzecz to dobór właściwego przełożenia. Za moment pokażę Wam, co się dzieje, kiedy mam zbyt niskie przełożenie, czyli zbyt lekkie przełożenie, czyli bardzo dużą moc na tylnym kole, jak łatwo jest wtedy zerwać przyczepność tylnego koła. A teraz staram się zachować właściwe przełożenie, utrzymać pęd, pedałować w sposób płynny i pokonać ten odcinek pod górę. Świetnie, zanim zabierzecie się za treningi waszej równowagi, dobierania właściwej prędkości i zachowywania pędu płynnego, pokonywania takich odcinków i doboru właściwego przełożenia, chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, a jest nim wybór właściwej linii. Jeżeli mamy tor, po którym ktoś przejechał przed nami, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tym torem będziemy też w stanie pojechać szybciej. Problem tylko polega na tym, że jeżeli nie zachowamy równowagi na tym wąskim torze, to będzie nam trudniej z niego wyjechać i łatwiej stracimy przyczepność. Dlatego osobom mało jeszcze zorientowanym w tego typu terenie polecałbym po prostu wybrać swój tor. Jeżeli mamy jakiś element takiego piachu, który jeszcze nie został wyjeżdżony, tam zwolnimy bardziej, ale będziemy bardziej bezpieczni. A jeżeli jesteście już całkiem nieźli w utrzymywaniu równowagi przy większych prędkościach, no to łapiemy się czyjegoś toru jazdy i tak właśnie prujemy, jak robią to przełajowcy, chociażby w głębokim błocie. Czas na kamienie. O tych zapamiętajcie na pewno jedną rzecz. Kamienie są twarde. W zasadzie jazda rowerem górskim po ścieżkach usianych kamieniami nie stanowi żadnego wyzwania. W większości z nich nawet nie zauważysz. Problemem jednak mogą stać się kamienie wystające z podłoża oraz większe głazy. Przyjmij więc odpowiednią pozycję na rowerze i skup się na amortyzacji. Rozluźnij mięśnie, nie trzymaj się kurczowo kierownicy, zależy Ci na jak najbardziej płynnej jeździe. Bardzo ważne jest tutaj czytanie terenu i wybór właściwej linii. Podobnie jak w przypadku korzeni, wiele głazów czy kamieni groźnie wyglądających po prostu ominiesz. Nawet bardzo doświadczeni zawodnicy cross country często planują dokładnie swój przejazd przez każdy tak zwany rock garden, czyli poletko usiane głaziorami. Potem analizują krótki zapis wideo. Zatem przez kamienie jedź płynnie, amortyzuj, przewiduj, powtarzaj.
Jazda po korzeniach to świetna zabawa. Rower górski jest przystosowany do jazdy po korzeniach. Jeżeli jesteś początkującym kolarzem górskim, korzenie mogą stanowić dla Ciebie wyzwanie. Dlatego warto, żebyś wiedział o tych kilku rzeczach. Po pierwsze, są korzenie, które tylko strasznie wyglądają, a jazda przez nie jest dziecinnie łatwa. Najczęściej będą to korzenie ułożone poprzecznie do Twojego toru jazdy, a Ty musisz tylko uważać, by nie dobić obręczą do opony na tej przeszkodzie. Inny rodzaj zupełnie niegroźnych korzeni to te, które możesz ominąć bądź przelecieć nad nimi. Druga grupa korzeni to te, które dosłownie mogą wyprowadzić Cię z równowagi. Uważaj w szczególności na korzenie ułożone skośnie, czyli pod niewielkim kątem do Twojego toru jazdy. Te, zwłaszcza jeżeli są mokre, będą bardzo skutecznie podcinały Twoje przednie koło. Widzicie te korzonki tutaj, ścieżka jest nimi usiana i to jest lekki zjazd, a tamte tam dalej wcale nie są tak mało wystające, one naprawdę potrafią wręcz zatrzymać rower lub wyrzucić go z toru jazdy. Tutaj właśnie rower typu Full Suspension będzie miał znaczną przewagę. Jeżeli nie możesz ominąć bądź przeskoczyć korzenia, spróbuj przynajmniej odciążyć lub unieść przednie koło. Wtedy łatwiej będzie Ci zachować kontrolę nad rowerem, a tylne koło już jakoś sobie poradzi. Niższa prędkość nie zawsze daje lepsze efekty. Musisz dostosować ją do terenu w taki sposób, by łatwiej było Ci zachować zamierzony tor jazdy. I pamiętaj, mocne hamowanie na korzeniach prawie zawsze kończy się utratą przyczepności. Podsumujmy. Podczas jazdy po korzeniach patrz przed siebie. Analizuj, jaką wybrać ścieżkę. Jeżeli możesz przeskoczyć korzenie, przeskocz. Jeżeli możesz je ominąć, omin je. A jeżeli nie możesz, baw się dobrze. Jestem cały, jestem cały. Pytanie, czy to nakręciłeś? Nie wiem, o co zahaczyłem. Jazdę na tylnym kole możecie wykonać na niemalże każdym rowerze. Na rowerze full suspension, czyli bujaku, na hardtailu, na sztywniaku, na rowerze miejskim. Zaczniemy od trzech rad, których nie znalazłem w żadnym innym poradniku, tutorialu w YouTube, czy po polsku, czy po angielsku, a potem w pięciu krokach pokażę Wam, jak w ciągu 7 dni nauczyć się jazdy na tylnym kole. Rada pierwsza. Hamowanko. Musisz się nauczyć hamować jednym palcem. Oczywiście hamulec tylny będzie używany bardzo często do tego, żeby łapać balans. Może Ci się to wydawać nie mieć żadnego związku z jazdą na tylnym kole, ale uwierz mi, jeżeli hamujesz dwoma palcami i tylko kciuk oraz czwarty i piąty palec pozostaną na kierownicy, powtarzane wciąż z dnia na dzień ćwiczenia sprawią, że te palce będą cierpieć. Poza tym trudniej będzie Ci utrzymać równowagę, utrzymać kierownicę. Druga rada. Dotyczy ona właśnie tych 7 dni, ale jednak nie tygodnia. Jeździmy tak często, jak tylko macie czas i tak intensywnie, na ile pozwoli Wam Wasz organizm. Czyli jeżeli poczujecie, że zaczynają Wam drżeć nogi, drżeć ramiona, to będzie męczące. Robicie sobie wolne.
I dobrze będzie może po dwóch dniach zrobić dzień wolnego, po kolejnych dwóch dniach zrobić dzień wolnego, dlatego że do wheelie trzeba podejść zawsze na świeżo. Rada trzecia, na czym się skupiać podczas sterowania rowerem? Czy na kręceniu kierownicą? Przecież kierownica i koło będzie w powietrzu. Czy na ruchach kolan na boki? Nasze nogi będą na pedałach, ale kolanami możemy balansować. I kierownica, i kolana są ważne, ale najważniejszy jest balans naszym ciałem, a naszą równowagę przekazujemy rowerowi poprzez naszą miednicę i kości, na których siedzimy, czyli guzy kulszowe. Krótko mówiąc, to czym siedzimy na siodełku, to jest nasz ster. To siodełkiem będziemy sterować, bo będziemy wypychać miednicę do przodu, będziemy ruszać nią na boki. Jeżeli na tym miejscu się skupicie, 10 razy szybciej nauczycie się nie tylko jeździć na tylnym kole, czyli robić wheelie, ale też że będziecie dużo lepsi na przykład w terenie MTB. Przechodzimy do dnia pierwszego i wiem, że nie możecie się doczekać, od czego zacząć. Naukę dnia pierwszego zaczynamy od: krok pierwszy, wybrania właściwego miejsca. Może to być asfalt, ale jeżeli byłby to jakiś szuterek albo naprawdę ładnie skoszony trawnik, jeżeli wolno po nim jeździć, to będzie to bezpieczniejsze miejsce. Poza tym bardzo ważne jest, żebyśmy jechali delikatnie pod górę, dlatego że rower będzie nam uciekał. Jeżeli próbujemy to robić z góry, to tak naprawdę przechodzimy od razu do nauki manuala, który jest znacznie trudniejszy. Jeżeli po prostej, to wciąż będzie nam trudno złapać równowagę przód-tył. Jeżeli będziemy jechać delikatnie pod górę, to samym naciskaniem na pedały i zmniejszaniem siły nacisku na pedały będziemy już balansować, więc nie będziemy nadużywać tylnego hamulca. Wciąż dzień pierwszy, rada druga. Nie używaj pedałów zatrzaskowych. Trzecia rada, wybór roweru. Jak powiedziałem, może to być dowolny rower, ale jeżeli macie kilka rowerów, warto wybrać ten, który ma najkrótszy tył, czyli dystans od osi piasty do osi korby suportu. Im ten dystans jest krótszy, tym niżej będziemy siedzieć, łatwiej będzie nam wprawić rower do pozycji wheelie. Oczywiście, jeżeli macie wyżej kierownicę, to też nam ułatwi sprawę. Jeżeli macie agresywny rower XC, będzie nieco trudniej, ale też się da. Odnośnie roweru, jeszcze ciśnienie w oponach. Warto, wydaje mi się, nieco obniżyć ciśnienie oponach w porównaniu do standardowego, jakiego używacie. Czwarta rada. Wysokość siodełka. Proponuję ustawić siodełko odrobinę niżej niż jeździcie na co dzień. Nie zjeżdżamy sztycą na sam dół, ponieważ to sprawi, że pedałowanie będzie bardzo nienaturalne, ale troszkę niżej niż na co dzień sprawi, że będziemy siedzieć niżej. Pedałowanie wciąż będzie dosyć naturalne i dla nas wygodne, ale niższy środek ciężkości może nam tu też trochę pomóc. I tyle potrzebujesz wiedzieć, żeby pierwszego dnia zabrać się za wheelie. Dnia drugiego skupiacie się cały czas na waszym tyłku na siodełku, ale też staracie się zauważyć, w czym pomaga skręcenie kierownicy w prawo bądź skręcenie kierownicy w lewo. Będzie to zależało od geometrii waszego roweru i ciężaru przedniego koła i widelca, ale może też pomagać. Zobaczcie też, co się stanie, kiedy będziecie przechylać wasze kolana w lewo i w prawo. Połączcie to też z kierownicą, skupiajcie się cały czas na miednicy i tak pracujemy dnia drugiego. Koniec drugiego dnia, wiesz już w zasadzie wszystko. Trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy dzień wygląda dokładnie tak samo. Pamiętaj, żeby podjąć dobrą decyzję o tym, który dzień wybrać jako na dzień wolny. Może po dwóch dniach, a potem po kolejnych dwóch dniach. Do ćwiczeń powinniśmy podchodzić na świeżo. Jeżeli nie podchodzimy na świeżo, będzie regres, będzie nas to jeszcze bardziej denerwować, zniechęcimy się i stwierdzimy, że ten tutorial w tych internetach nie ma sensu. Jeżeli kolarstwo górskie, to zapewne także pedały zatrzaskowe. Kiedy je zakupić? Jeżeli jeździcie regularnie w terenie po czymś więcej, bardziej zaawansowanym niż leśne ścieżki, warto zastanowić się nad zakupem pedałów zatrzaskowych. Co one dają, ale co też zabierają? Zacznę od tego, co zabierają. Pedały zatrzaskowe zabierają nam swobodę układania stóp właśnie na nich, a po drugie, zabierają nam pełną swobodę w rozłączaniu się z rowerem w razie sytuacji awaryjnej. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony pedały zatrzaskowe łączą nas z rowerem, czyli łatwiej jest nam pokonywać niektóre przeszkody, zwłaszcza kiedy nabierzemy już chociaż odrobinę doświadczenia. Wtedy właśnie warto zastanowić się, czy pedały zatrzaskowe nie sprawią, że będziemy może odrobinę szybsi, ale nawet w różnych w sytuacjach w terenie może to się okazać, że będzie dla nas rozwiązaniem bezpieczniejszym, jeżeli znacie tych kilka zasad.
Rada pierwsza. Jeżeli twoje pedały zatrzaskowe posiadają regulację napięcia sprężyny, ustaw ją na minimalną. Zwróć uwagę na to, że niektóre pedały będą miały dwie sprężyny, więc musisz odkręcić dwie śrubki. Używając zwykłego klucza imbusowego i każdy niemalże pedał taką regulację ma. Na tym pedale to są Shimano Deore. Polecam, dosyć ciężkie, ale nie jakieś za ciężkie, po prostu tanie, ale i porządne, powiedziałbym, lekko pancerne pedały. Używam je i do szosy, i do górala. Mam tylko jeden egzemplarz, nieważne. Albo i ważne. Dobra, tutaj mamy minus, tutaj mamy plus. To znaczy, że kręcąc w stronę plusa, czyli tak jakbym normalnie dokręcał śrubę, naprężam sprężynę, która z kolei mi trzyma ten element, kręcąc w stronę minusa, czyli o tak, w lewo, o, poluzowuję tą sprężynę. Kiedy kupujecie pedały zatrzaskowe, koniecznie sobie tą sprężynę poluzujcie. Rada druga. W jakiś czas po zakupie nowych pedałów zatrzaskowych nie udawaj się w trudny teren, to znaczy taki, który mógłby wymagać od ciebie natychmiastowego wypięcia się, bo właśnie natychmiastowe wypięcie się będzie ci sprawiało na początku problemy. Wiesz? I powolutku, powolutku, pyk, pyk, tylko tutaj się zmieści w środku. O, o, patrz, 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 patrz! Ale daleko, daleko pocisnąłeś. Sfilmowałem. No to jest. Dobra, jedzie Zibi. Jej, jej, jej! Zibi, wypinaj się zanim zaczynasz lecieć, błagam, już to widziałem tyle razy. I w końcu ćwicz wpinanie się i wypinanie się na prostej ścieżce częściej niż się zatrzymujesz, to znaczy rób to także podczas jazdy. Zauważysz, że już po kilku dniach takich ćwiczeń wpinanie się i wypinanie się stanie się bardzo automatyczne. Ty, dobre ujęcie mam. Widziałeś, jak mnie tutaj zatrzymał. Ja chciałem, ale Robert nie chciał. Czas na kilka ćwiczeń, które nauczą cię poprawnej techniki jazdy na rowerze górskim. Oto pierwszy z nich. Mobilność na rowerze. Znajdź sobie ścieżkę w miarę równą lub lekko pod górę i wychylaj się to w lewo, to w prawo, starając się jak najniżej trzymać tyłek w momencie wychylenia się. Takie właśnie ćwiczenie sprawi, że będziesz czuć się znacznie swobodniej na rowerze, nie będziemy sztywni na rowerze. Dzięki temu znacznie łatwiej zareagować na koło, które zostało na przykład wyrzucone na bok przez kamień, które się uślizgnęło. Druga wersja tego ćwiczenia to wychylanie się w tył, które, jak wiecie, przygotuje nas do zjeżdżania ze stromizn. Zauważycie też na pewno, że podczas takiego ćwiczenia, podczas wychylenia się w tył, inaczej manewruje się rowerem. Ćwicz na łatwych ścieżkach, tam gdzie nie będzie ryzyka, że w coś przywalisz, a zyskasz dużo więcej swobody na rowerze i dużo mniej rzeczy zaskoczy cię po drodze. Może ktoś do ciebie dołączy? Ćwiczenie drugie. Nauka unoszenia kół jest niezwykle pomocna, bo jest to pierwszy krok do nauki skakania. Ustaw sobie gdzieś na ścieżce patyki, które mogą być oddalone od siebie o długość roweru i pół lub o dwie długości roweru. Następnie stara się przejeżdżać w taki właśnie sposób, unosząc najpierw przednie, a potem tylne koło. Najpierw będziesz to robił z niską prędkością, a im szybciej zaczniesz przejeżdżać, okaże się, że prawie jednocześnie unosisz dwa koła. Z czasem stanie się dla ciebie zupełnie naturalne przeskakiwanie przez przeszkody, które za moment zobaczysz. Nie staraj się na siłę skakać. Odbijaj rower od podłoża, tak jakbyś skakał po prostu przez przeszkodę bez roweru. A zobaczysz, że wcale nie jest to takie trudne. A wszystkie wasze osiągnięcia koniecznie filmujcie i udostępniajcie na naszej grupie na Facebooku Shybike YouTubeless. Tutaj problemem będzie fakt, że kiedy najeżdżam tylnym kołem na jedną belkę, zaraz będę przednim kołem najeżdżał na drugą. Bardzo trudne do przejechania. No nie powinno się mówić, że się nie da, ale... Ale no nie wiem, zobaczymy. Ty,
dobre ujęcie mam. Dobre, dobre. Nie, musimy to, musimy powtórzyć. Jak one były? Podczas tego ćwiczenia zachowuj rytm. Zachowuj rytm, przewiduj, w którym momencie uderzysz o przeszkodę i będziesz w stanie pokonywać coraz większe. Jadę. Podchodzimy. Hop. O ten moment mi chodziło. I potem przepchanie roweru. Dobrze. Ćwiczenie czwarte. Slalom. Wybierz sobie, jeżeli się uda, naturalne przeszkody. Dzisiaj drzewa są sadzone od linijki w lasach, więc takich pewnie miejsc jak moje w Zielonej Górze znajdziecie u siebie wiele. Im mniejsze odstępy między drzewami, tym bardziej zaawansowane ćwiczenie. To ćwiczenie nauczy Was dwóch rzeczy. Po pierwsze, w jaki sposób skręca rower, w jaki sposób trzeba go pochylić, wokół jakiej osi poruszają się, czyli zakręcają koła, to trzeba wyczuć. A druga rzecz, znacznie lepiej wyczujecie szerokość kierownicy. Ćwiczenie piąte, ciekawe. Połączmy dwie przeszkody. Trawers plus korzenie. Korzenie, zwłaszcza te tutaj, okorowane już nieźle, śliskie jak lód. Jak sobie tutaj poradzić? Trawers już i tak będzie starał nas się wyprowadzić z równowagi, więc trzeba starać się jak najlepszą linię wybrać, tak żeby nasze koło się nie usunęło, żebyśmy mieli równowagę, panowali nad rowerem w momencie, kiedy najedziemy na kolejne korzenie. Najtrudniej będzie tutaj, bo tutaj przednie koło przejedziemy nim przez pierwszy korzeń i zatrzyma się na drugim. Trzeba będzie tak balansować ciałem, żeby w tym momencie być w stanie znowu odciążyć przednie koło, depnąć tutaj na pedały, napędzić się lekko, tak żebyśmy byli w stanie hop, przejechać przez te korzenie. Łatwe to nie będzie i właśnie dlatego mamy frajdę. Yeah! W jedną stronę poszło gładko, w drugą stronę już tak łatwo nie będzie. Done. Teraz ćwicz przez cierpliwość i powtórzenia. Ostatni raz. Last time. Znalazłem miejsce, które mi rzuciło wyzwanie i dałem radę. I o to właśnie chodzi w ćwiczeniu techniki. Kondycji też. W końcu ćwiczenie szóste. Szukaj różnych ścieżek, to znaczy różnych miejsc w lasach, parkach, przy blokowiskach, gdziekolwiek, a następnie staraj się je pokonywać na milion rozmaitych sposobów. W tym przypadku udało mi się znaleźć bardzo fajne, usiane korzeniami miejsce tuż przy małej plażyczce, zresztą bardzo ładne. I staram się wjeżdżać i w górę, i zjeżdżać w dół. Potem robić ciasne zakręty, ciasno zakręcać rowerem właśnie w technicznych momentach, co bardzo dużo uczy.
kiedy pojedziecie po raz pierwszy na zawody typu cross country, jakieś terenowe, dosyć wymagające zawody, zobaczycie, że doświadczeni zawodnicy mają znacznie więcej i znacznie lepszych pomysłów niż wy, jak można przejechać dane miejsce. A te miejsca mogą być przepiękne. Ostatnie ćwiczenie. Tutaj nie muszę wam niczego wyjaśniać. No nie mogę. Nie nagramy tego. No bo już się ściemnia. Co się ściemnia? Uprościłeś to trochę. Możemy to uznać? Na tym podjeździe mamy kilkaset mniejszych i większych. A kurde, głazów. Dobra, czekaj. Dobra. Ale rysa. O kurde. Nie, wiesz co, jednak technika jest ważna. Jak tak na to patrzę, to jest ważne. Teraz wydźwięk jest. No jest, zawsze tak jest. Dawaj.